W RMF FM i na RMF24.pl lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski. Dzień dobry. Dzień dobry. W sporze o liczbę demonstrantów pan jest najbliższy którym szacunkom? Najbliższy chyba tym, że około 213, tak mi się wydaje, parę 213? Osób. 213, 214. Tak precyzyjnie pan to policzył? Wczoraj właśnie kilku znajomych mi przekazało, jedni mówią, że mikrobiolodzy metodami do liczenia bakterii policzyli, że 214. Z kolei ktoś inny na temacie publikował jakąś precyzyjne obliczenia już o 213. To nie ma żadnego znaczenia. Ale bakterii jednak sporo różni. Ale poruszają, myślę, że w metodach liczenia też. Się dosyć podobnie być może w tłumie. Nie ma to większego znaczenia, tak? Oczywiście to była gigantyczna demonstracja i to jest istotne. Niezależnie od tej liczby, rozumiem, że zapewne demonstrację uznaje pan za sukces. Tak jest. Raczej KOD-u, czy raczej partii, które ten marsz współorganizowały? Wszystkich razem. To było wspólne poruszenie, wspólna organizacja, wspólne przedsięwzięcie i wspólny sukces. A nie miał pan takiego smutnego z pańskiego widzenia poczucia, że póki się partie do roboty nie wzięły, to jednak te demonstracje były znacznie, znacznie mniej liczebne? To ja bym tego tak nie widział. Myślę, że raczej to jest kwestia tego, że pewne emocje narastają, potrzeby narastają, ludzie coraz bardziej się czują wzburzeni, a jednocześnie pogoda się poprawiła. Ale pieniądze większe, jak pieniądze są partie, billboardy również. Oczywiście, że tak. I hałas wokół demonstracji większy. A KOD ile wydał na tę demonstrację? Niewiele, około 30 tysięcy chyba z tego, co pamiętam. I skąd te 30 tysięcy? Od partii również? Nie, z naszych zbiórek. Jednocześnie na tym marszu zebraliśmy 180 tysięcy ponad, tak, do puszek. 180 tysięcy zbieraliście? 180 tysięcy zebraliśmy w czasie tego marszu do puszek. A było coś, co sprawiło, że pan w sobotę się poczuł zażenowany, zawstydzony? No było sporo takich niesympatycznych sytuacji. To się gdzieś tam zazwyczaj zdarza. A to ale jakieś myśli pan o hasłach, czy o transparentach, czy o tym, co politycy robili? Głównie o hasłach, które były czasami wznoszone, no takie mało eleganckie, tak. Nasz kolega również trochę nieładnie w stosunku do gospodarzy wypowiedział w jakimś tam momencie. Generalnie no, w takim zgromadzeniu ludzi trudno jest, żeby wszystko było idealnie. Jak pan widzi hasło albo słyszył hasło lepiej zęby myć w klozecie niż mieć dziobrę w internecie? Zażenowanie? No raczej tak. Czyli potępienie dla takich haseł oczywiście, z pańskiego punktu widzenia. Znaczy, ja uważam, że nie należy atakować ludzi osobiście. W ogóle nie należy atakować ludzi. Tak? Że trzeba mówić o wartościach, o sprawach ważnych. Oczywiście jest gdzieś poczucie humoru jest ważną bronią, ale to poczucie humoru powinno mieć pewną klasę, tak? Powinno być hasło precz z pislamem? No nie, zdecydowanie, bo to jest przede wszystkim, uważam, nadużywanie słowa islam, tak? Znaczy to jest używanie, tak jakby powiedzieć kogoś, ty Żydzie, uważając, że to jest obraza. Tak? Znaczy uznanie islamu za coś wstydliwego. No więc właśnie, dokładnie, albo... tak? To jest obrzydliwość na tym poziomie, tak? A Jarosław Kaczyński stylizowany albo na północno-koreańskiego Kima, albo na Che Guevarę? No to jest, wie pan, to jest takie coś, co chodzi po internecie od dawna. Ludzie, ja generalnie tak mówię, uważam, że nie powinno się w ogóle odnosić tego osobiście do nikogo, ale z drugiej strony ludzie mają jakieś emocje i też to trzeba gdzieś zrozumieć, tak? Rozgrywki i przepychanki werbalne, nie tylko między politykami, też pan zrozumiał? Tak, chyba. Politycy to jest taki zawód, polityka to jest taki zawód, w którym się walczy o popularność wszelkimi metodami. Tak? Polityka to zawód, tak. W każdym tego słowa znaczeniu. Tak, również się zgadza w dużej mierze. Chciałbym, żeby nam się udało troszkę tę politykę podciągnąć, zrewitalizować. Ale widział pan te próby przejęcia, czy przedstawienia demonstracji jako sukces jednej partii? Oczywiście. I pan uważa, że któryś z liderów partyjnych zachował się tutaj nieelegancko? Pan co, powiem tak, generalnie po doświadczeniach przy początkach organizacji tego marszu stwierdziliśmy, że dobrze będzie powołać koalicję KWRD, która pomoże nam się dogadywać nie przed kamerami, nie przed mikrofonami, ale tak powiem, od tyłu, na spokojnie porozmawiać, uzgodnić, skoordynować i wtedy wychodzić ze wspólnym komunikatem. Tak jest znacznie bezpieczniej dla wszystkich i lepiej. Ale w tej koalicji dzisiaj nie ma Platformy Obywatelskiej. Jeszcze nie ma. Nie ma z naciskiem na jeszcze. Tak, z naciskiem na jeszcze. Ja bo przyjdzie wiem, lada dzień? Toczą się dyskusje w środku. Sygnały, które wychodzą gdzieś, no chociażby Grzegorz Schetyna w sobotę w Faktach po Faktach mówi, że dopuszcza możliwość w ogóle startu z wspólnych list, o czym w ogóle na razie nie było rozmowy. Tak? Znaczy, te deklaracje możliwości współpracy idą coraz dalej. Ja jestem przekonany, że dojdziemy do współpracy. A zadając takie fundamentalne pytania, dokąd pan zmierza, panie Kijowski? Z tym KOD-em. Do demokratycznego państwa prawnego, no tak, rządzonego konstytucją, w którym władza przestrzega prawa, w którym obywatele szanują swoich polityków, politycy
szanują obywateli, wszyscy ze sobą rozmawiają. Czy czym ma być KOT w przyszłości? Płaszczyzną porozumienia, koalicją wyborczą? Przede wszystkim ruchem obywatelskim, który zajmuje się monitorowaniem tego, co robią politycy, co robi władza. Tak? Oczywiście w sytuacji, w której by doszło do konieczności stworzenia szerokiego ruchu prodemokratycznego, żeby odzyskać demokrację, wrócić na ścieżkę obrony praw obywatelskich, być może będziemy musieli pomagać politykom się dogadać, ale na pewno nie będziemy wchodzili do koalicji. W tej koalicji KWRD my też nie jesteśmy członkiem, tylko jesteśmy patronem, moderatorem. No ale wyobraża pan sobie KOT czy to KWRD jako płaszczyznę czy platformę koalicji wyborczej? Wyobrażam sobie taką możliwość, że ugrupowania, które wstąpiły do KWRD, wystawiają wspólne listy i w takiej sytuacji KOT mógłby taką koalicję wspierać, ale wspierać no właśnie jako zewnętrznie, tak, nie wstawiając własnych ludzi na listy, chociaż zachęcamy wszystkich gorąco i naszych członków i generalnie obywateli, żeby do partii wstępowali, żeby się angażowali, bo im więcej ludzi będzie się angażowało w politykę, tym polityka będzie lepsza. Czyli rozumiem, KOT pozostaje ruchem takim demonstracyjno-obywatelskim, a koalicja Wolność, Równość, Demokracja ma być taką czapą polityczną. Z dokładnością do tego, że ruchem nie tyle demonstracyjno-obywatelskim, co generalnie obywatelskim. Demonstracje są wąskim wycinkiem naszej działalności. Prowadzimy ogromną ilość różnych innych działań. Przygotowujemy, niedługo będzie uruchomiony projekt Przestrzeń Wolności, czyli jakiej Polski chcemy. Taka ogólnonarodowa dyskusja na temat tego, czego w ogóle Polacy chcą, jak sobie Polskę wyobrażają. Mamy setki spotkań każdego tygodnia w całej Polsce z ludźmi, ekspertami, autorytetami, dyskutujemy, spotykamy się, organizujemy pikniki, próbujemy stworzyć więzi społeczne. I rozumiem, pan by chciał, żeby partie na forum KOD-u czy na forum tej koalicji dogadywały się i na przykład doszły w którymś momencie do ustalania wspólnych list wyborczych. Ja bym chciał, żeby się dogadywały. Jeżeli KOD będzie mógł być w tym przydatny, to chętnie pomoże. To nie jest głównym celem KOD-u, ale się od tego nie uchylamy. Widział pan, że Ryszarda Petru, który zachęcał, namawiał, sugerował wspólną koalicję, wspólną drogę, chwytał innych liderów za ręce i Grzegorza Schetynę, który wydawał się być wycofany, a mowa ciała nie zdradzała wielkiego entuzjazmu dla takich pomysłów. No, ale widziałem też zmiany w postawach, widziałem zmiany decyzji, słyszałem głosy innych liderów Platformy, słyszałem Grzegorza Schetynę właśnie w Faktach po Faktach, gdzie już zupełnie co innego mówił. No to pewne takie idee długofalowe wymagają czasami przemyślenia, uzgodnienia, przedyskutowania w różnych forach kierowniczych. Być może dzisiaj mamy, zdaje się, zarząd Platformy, z tego co słyszałem, tak? Ktoś mówi, że dzisiaj jest zarząd. Podejrzewam, że tam też będzie dyskusja na ten temat. Być może to coś zmieni. Czy, albo może pytanie raczej, kiedy lider Komitetu Obrony Demokracji podda się jakiejś demokratycznej weryfikacji? W tę niedzielę przyjęliśmy, było walne, następnego dnia po demonstracji było walne zebranie stowarzyszenia, którym przyjęliśmy statut. Na podstawie tego statutu można będzie przyjmować członków, bo w tej chwili jest 20 kilku członków, więc za chwilę, jak tylko już jest składany do rejestracji w KRS-ie, jak tylko KRS przyjmie ten statut, członkowie będą mogli się zapisywać i wtedy startujemy od samego dołu i procedury wtedy wyborcze. Będzie jakaś tak jest. Demokratyczna weryfikacja, procedura wyborcza. Pan będzie startował na lidera. Będę startował na przewodniczącego, tak. A będzie pan miał jakiś kontrkandydatów? Nie potrafię powiedzieć w tej chwili. Nie rozmawia pan z kolegami, czy ktoś nie zamierza panu rzucić rękawicy? Powiem tak, w tej chwili pojawiają się głosy, że głupio było żeby był jeden kandydat. Ja jakby trudno mi jest zabierać w tej sprawie głos oczywiście, tak, bo to znaczy, jak będę namawiał kogoś, żeby konkurował ze mną, no to byłoby to dosyć dziwne, jeżeli chciałbym konkurować. Z drugiej strony jakby nie mam nic przeciwko temu, no ale zobaczymy. Tak? A nie myśli pan, że pańskie kłopoty osobiste są i mogą być pewnym obciążeniem dla idei KOD-u i Komitetu Obrony Demokracji? Myślę, że dla idei zdecydowanie nie. Znaczy, a są dla działań KOD-u? Dla organizacji w pewnej mierze są, dlatego staram się je rozwiązać. Myślę, że w najbliższym czasie uda się w jakiś sposób rozwiązać. A nie ma pan takiego poczucia, że zanim człowiek się weźmie za obronę demokracji, powinien załatwić własne sprawy, również finansowe? Pan, w sytuacji, w której coś się dzieje nagle, bez żadnych planów, bez żadnych wcześniejszych przygotowań, to trudno jest takie rzeczy mówić, że z perspektywy czasu można mówić różne rzeczy. Tak? W momencie, kiedy zakładałem grupę na Facebooku, myślałem, że to będzie kolejna grupa, którą założyłem na Facebooku i sobie z kilkoma znajomymi będę na niej dyskutował. Tak? Boję się, że jak pan się będzie angażował w działalność społeczną, to nigdy pan kłopotów finansowych nie rozwiąże. No powiedzmy, że są jakieś sposoby. Próbuję, przygotowuję się, rozmawiam trochę z rodziną, trochę z przyjaciółmi, być może coś się uda. Ale rozumiem, panu też jest taka refleksja, że warto by to było załatwić i rozwiązać. Oczywiście, że tak. No, z drugiej strony jakby to, co się o nich mówi, też jest jakby dalekie od prawdy, od rzeczywistości. Tak? To różne komentarze ludzi na Twitterze, którzy nie wiedzą w ogóle, o czym mówią, ale muszą w to dużo emocji włożyć na wszelki wypadek. Są oczywiście bez sensu, ale jakby już nie mój problem. Tak. Mateusz Kijowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.